Jo, 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 słychać mnie w ogóle? I widać? Czy znowu się coś spitoliło? Mam nadzieję, że tym razem będzie ok. Dajcie mi znać na czacie, bardzo was proszę. Witam wszystkich tak w ogóle, ale już z sercem na ramieniu robię live'a na YouTubie, więc dajcie mi znać na czacie, czy słychać, czy nie słychać mnie i widać. Bo to jest ważne. Żebym znowu nie gadał do siebie. Jezu, jakie to jest opóźnienie znowu? Czemu takie duże się zrobiło w tym cholernym YouTubie? Strasznie duże opóźnienie. Strasznie duże, moi drodzy. Dobra, powiem wam tak. Z góry was przepraszam za dźwięk, ale nie mam podpiętego swojego Yetiego, którego zawsze używam do live'ów. Nie zdążyłem tego przepiąć na Ryzena. Więc będziemy dzisiaj, nawet siebie nie słyszę, więc nawet nie wiem, czy mówię głośno, czy cicho. Lecę prosto z mikrofonu, który jest w słuchawkach. Także będziecie słyszeli wszystkie odgłosy otoczenia, moje, chrząkania, smarkania, kichania i Bóg wie, co tam jeszcze. Przepraszam was bardzo za to, ale po prostu nie zdążyłem, ponieważ walczyłem z grami, które chciałem dzisiaj wam pokazać. Niestety gry się zbuntowały, znaczy będzie test, spokojnie, natomiast część gier się niestety zbuntowało i Battlefield 1 notorycznie się wywalał z jakimś komunikatem krytycznym. Nie wiem, czy przez Windowsa 10, czy przez OBS-a, czy przez Directa 12, czy przez Ryzena, czy przez pamięci, bo nie miałem czasu z tym walczyć. Podobnie było z The Division, która wyrzucała jakiś dziwny komunikat, że plik został zmodyfikowany w dziwny sposób i ze względów bezpieczeństwa zostanie gra zamknięta i wywalało mi The Division. Natomiast moi drodzy, tak, nie nowy acetylen, inaczej, to są sławki, które sobie wziąłem tak na szybko. One będą testowane u mnie na kanale, jeszcze nie zdążyłem zrobić testu, ale potrzebowałem sławek z mikrofonem, a te Sennheisery, których używam do live'ów, one nie mają mikrofonu, więc wziąłem sobie te Tracery Dragony. One będą w teście za jakiś czas, ale przy okazji je przetestuję, bo już je używam od 2 dni, także już coś tam wiem na ich temat. Kurde, dziwnie tak gadać i nie słyszeć, szczególnie, że te Dragony są naprawdę fajnie wyciszone i czuję się, jakbym mówił ze studni. Nie wiem, głupie wrażenie. Dobra, moi drodzy. Test zrobimy dzisiaj oczywiście na Ryżym, na Ryzenie. Ryzen jest podkręcony delikatnie, nie pamiętam do ilu, do 3,8 GHz, 1700, jest podkręcona do 3800 MHz. Test podkręcania samego Ryzena będzie, też będzie taki film. Będę go nagrywać, na razie tak wstępnie go rzuciłem na 3,8, zobaczyć jak pójdzie i powiem wam szczerze, że mam chyba szczęście do wybierania procesorów, bo na 3,8 chodzi na napięciu 1,33 z tego co pamiętam, czy 33,5, żeby was nie skłamać. Także jak na Ryzena, podkręconego Ryzena, jest to bardzo dobre napięcie. Testowałem stabilność przez ponad 24 godziny, ale jak wiecie, to wszystko jest jeszcze mało zgrane ze sobą i jak wywali nas z live'a, jak wywali jakimś besodem, to sorry, ale tak jak mówię, to jest live testowy, testowanie z streamu, więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. Przepraszam was, chrząkać też będę i też niestety to będziecie słyszeli dzisiaj. Tak, Tracery, Tracer Dragon Orange są takie słuchawki. Dobrze, moi drodzy, za chwileczkę wrzucimy. Będziecie widzieli na żywo obciążenie wszystkich rdzeni procesora, obciążenie samego procesora w całości. Tutaj widzicie, na dole macie 3800 MHz, Ryzen 1700 jest ustawiony. Pokażę wam jeszcze, jak mam ustawiony, może z tym zejdziemy, może będziemy to zmieniali w trakcie testu. Jakość audio jest low mode. Na 20 chyba acetylen. Taka jakość audio, ponieważ nie korzystam z wszystkich programów do odszumiania innych bzdur, tylko na szybko założyłem sławki z mikrofonem i dźwięk niestety leci prosto z mikrofonu ze słuchawek Tracer Dragon. Także już przepraszałem na początku, teraz jeszcze raz przeproszę niestety moje audio, ponieważ nawet sam nie mam odsłuchu w słuchawkach,
Nie wiem, jak to brzmi, podejrzewam, że tragicznie, także bardzo Was przepraszam za jakość tego audio, mojego wokalu, mojego głosu, ale lepiej dzisiaj nie będzie. Oczywiście w sobotę na live'ie na mój setup będzie lepiej, ponieważ będę korzystał oczywiście z Yetiego i z Sennheiserów, więc będę się słyszał i będzie jakoś lepsza, wszystkie odszumiania będą poustawiane, tutaj nie miałem nawet jak tego zrobić. No, ale kontynuując, widzicie obciążenie wszystkich rdzeni procesora, wszystkich wątków. Tutaj macie po lewej na górze całościowe obciążenie, zresztą tutaj też jest całościowe wykorzystanie procesora. Jeszcze Wam tylko pokażę, w jakich ustawieniach będziemy to robić, będziemy to streamować. Przerzucę sobie ekran na chwilę. To są ustawienia OBS-a. Wyjście 29 tysięcy, przepływność bitowa, 29 tysięcy bitrate będzie ustawiony. Nie wiem, jak to zadziała, dlatego mówię, że może będziemy w trakcie tej transmisji to weryfikować i zmniejszać tak, żeby było dobrze i tak, żeby Ryzen to ogarnął i wtedy będziemy mieli porównanie, na czym ten Ryzen będzie działać. Dandowski, będzie test 7700K, już mam cały materiał zgrany, muszę go tylko złożyć, a to niestety mi zajmie chwileczkę, więc dopiero bym się tego spodziewał pod koniec przyszłego tygodnia, bo jak widzieliście w teście Ryzena, porównywałem go właśnie do 7700 i to będzie właśnie ten test niezależny 7700, ale jak chcesz wiedzieć, jakie miał wyniki, co za małe, jak chcesz wiedzieć, jakie ma wyniki, to zajrzyj sobie do filmu z Ryzenem, tam masz wyniki z Firestrike'a, 3D Marka, właśnie 7700 i z innych też programów, tak? Na szybko możesz tam sobie zobaczyć. No właśnie nie robi, Hellcat. Jeżeli mówisz o moim, a nie, bo jestem oderwany troszeczkę z czata. Jeżeli mówisz o moim napięciu, to niestety nie chciał iść na mniejszym. Na mniejszym się wysypywał. Na tym chodzi stabilnie napięcie. Dobra, na razie zostawiamy to. Taki jest bitrate ustawiony. Karta graficzna. Karta graficzna założyłem właśnie, żeby sprawdzić, jak będzie działał w tym komplecie, bo jeszcze nie sprawdzałem. RX-a 480 od Sapphire'a 4 GB pamięci na pokładzie, nie 8. RX 480 z 4 GB na pokładzie. Także zobaczymy, jak to będzie śmigało. Tak jak mówiłem na początku, testy w paru grach spaliły na panewce, ponieważ te gry się wysypywały. Nie wiem, czy to z powodu Ryzena, OBS-a, jak już mówiłem, 12, różnych innych dziwnych rzeczy, DirectX 12 niestety się wysypywały. Więc jedyna gra, która chodzi stabilnie jak skała, z tymi wszystkimi ustawieniami, które mam tutaj, jest to Wiesiek trójka, także trochę zagramy Wieśka. Ja nie jestem jakimś super pro gamerem, więc tutaj bardziej będę zwiedzał te lokacje, w których testuję zazwyczaj karty graficzne. Pokażę Wam zresztą te lokacje, żebyście wiedzieli, bo nigdy w sumie chyba o tym nie mówiłem, ale generalnie troszeczkę odgapiłem od chłopaków z jednego portalu, którzy faktycznie są ogarnięci a propos testów kart graficznych, więc te lokacje są podobne, jak gdzieś tam testują w internecie. Lokacje obciążające i procesor, i samą kartę graficzną. Zobaczymy, jak to będzie działać. Po lewej na górze będziecie widzieli klatki na sekundę z Frapsa. Fraps jest odpalony w tle, więc to też będzie widoczne, moi drodzy. Chyba za głośno mówię, bo sam się nie słyszę i chyba się łapię na tym, że zacznę mówić coraz głośniej. Także jak będę mówił za głośno, to sobie po prostu wciszcie troszkę, wyregulujcie dźwięk w swoich głośnikach, żebyście nie ogłuchli. Halny, ale co z konkursem? Konkurs będzie trwać do środy. Także jeszcze macie trochę czasu na zgłoszenie się bez żadnego problemu. Zaczniemy od lokacji testowej, żebym wiedział jeszcze, która to jest. Nie ta data. Nie mam lokacji testowej, ale zrobimy inaczej. Załadujemy sobie jakąkolwiek lokację i skoczymy do lokacji testowej. I już widzicie, jak to obciążenie Ryzena wygląda. 44%. Co od Morele z net znowu odgapiłem? Streamuję z Ryzena bezpośrednio. Jak widzisz na ekranie, jest obciążenie po prawej pod moim obrazkiem, jest obciążenie Ryzena.
Streamuję z Ryzena, karta graficzna RX 480, 4 GB, nie 8, 4 GB. Niestety przy tym konfigu MSI Afterburner się nie chciał działać znowu z tym, z Wiedźminem Trójką, więc trochę lipa. Jest, gdzieś wpadłem. Dobra, zobaczmy, gdzie jest w ogóle jakiś drogowskaz, żeby się przenieść do lokacji testowej. W sumie nie jest daleko, ale nie będziemy tam biec. Tutaj jest lokacja testowa kart graficznych. Noc, las, deszcz. Najbardziej zażynająca lokacja chyba w całym... Ups. Coś się stało. Świetnie, tylko OBS mi się zepsuł i nie widzę siebie, ale to chyba nieważne, ważne, że wy coś możecie, może będziecie widzieć. Wywaliło. Coś czuję, że może być dzisiaj ciekawy stream. Wczytajmy inną lokację, dobra. Nie będzie to. Nie, Ryzen jest ok. OBS mi coś przywieściło mi się OBS-a i nie widzę w ogóle w podglądzie OBS-a, nie widzę nic. Może mi się uda wam to pokazać, ale niech się załaduje lokacja. Nie. Freshu, to musisz chwileczkę poczekać. Dzisiaj będę siadał do tego. Zobaczcie, tak wygląda mój podgląd z OBS-a na żywo. Widzę siebie trzymającego się za głowę i ciemny ekran, także nadaję w ciemno. Patrzę tylko na podgląd z YouTube'a, który niestety ma opóźnienie. Więc, no tak jak mówię, dzisiaj odcinek testowy, jak sama nazwa wskazuje, test. Czyli różne rzeczy mogą się dziać, szczególnie, że to jest Ryzen, dziwna platforma. Pamięci, które mam teraz założone, powiem wam jeszcze jedną rzecz właśnie o pamięciach, ale to może będziemy w trakcie tego robić. Powiem wam jedną rzecz o pamięciach, ponieważ im wyższa częstotliwość pamięci przy podkręconym Ryzenie, tym stabilność Ryzena spada. Więc na wszelki wypadek mam w tym momencie ustawione na 2133 MHz, jest to bardzo malutko, ja wiem. Ale mam teraz założone takie pamięci, żeby zmaksymalizować stabilność. Może się nie wywalić znowu na mapie. Szybko skoczmy sobie tutaj, skoczmy. Dobra, najpierw do miasta, zrobimy to na rynku. Zrobimy to na rynku. Także jest jeszcze problem ze stabilnością przy szybszych pamięciach. Gigabyte jeszcze nie wypuścił do tego X370, Aurusa, Gaminga 5, żadnego nowego BIOSu, który by poprawiał stabilność pracy z pamięciami i też stabilność. I też stabilność, widzicie FPS-y w ogóle, widzicie? I też stabilność, w czym? Generalnie w systemie. Co prawda od czasu zmiany na wolniejsze pamięci ani razu mi się nie zdarzył żaden niebieski ekran, na szczęście. Ale czasami było tak, że się sam po prostu zresetował bez niebieskiego ekranu, więc w sumie to samo wychodzi. Która jest godzina? 16. Biegnijmy szybko na rynek. To będzie najwięcej ludzi. Może 100% obciążenia procesora. Nie wiem, jak to wygląda na live'ie. Piszcie mi uwagi na tym. Piszcie mi uwagi na czacie a propos transmisji, a propos czego tam chcecie. Ja tak będę rzucał okiem na czata, bo oczywiście... O, cześć Rafał. Właśnie, dobra, pokażę wam jeszcze grafika. Może się nie wywali, mam nadzieję.
Wszystko jest na Uber. Wszystko jest ustawione na Uber w grafice. Wyłączony jest oczywiście NVH. NH, no, Herworks jest wyłączony. Natomiast reszta jest na Uber. Reszta jest na Uber. I jeszcze postprocesy są ustawione na wysokie. Tak to wygląda. Tak to wygląda tutaj. Grafika RX 484 GB. To tak, żeby sprawdzić, jak to właśnie działa z Ryzenem. Jak to będzie śmigać i czy się da w ogóle grać na tym i streamować z 4 GB pamięci graficznej w karcie grafiki. Nie lubię siebie nie słyszeć, a nie słyszę się właśnie. Czekajcie, bo się znowu zgubiłem. A, dobrze idę. Nie, tu wróć. No znowu się wywaliło. Dziwne uczucie, OBS wisi, działają tylko wskaźniki głośności od audio i gry. Podgląd mam z podglądu z YouTube'a, który jest opóźniony o kilka sekund, naście. Nie wiem, czemu wywala. Najchętniej bym uruchomił ponownie OBS-a, ale jak to zrobię, to mi rozłączy streama. Także nie chcę tego robić, bo cholera wie, co się później będzie znowu działo. Ryzen, zagadka. Normalnie nie do wiary. Swoją drogą, dlatego też nie działałem nigdy, nie lubiłem, nie przepadałem za Windowsem 10, bo różne dziwne rzeczy się dzieją w Windowsie 10. Ja nie mówię, że to jest wina Windowsa 10. To jest pewnie kumulacja różnych paru dziwnych składników. Zmieńmy jeszcze sobie tylko... Czemu mi tak zrobiło? Teraz to mi w ogóle coś zawiesi komputer i będzie po zawodach. Zmieńmy jeszcze tylko tak. Wyjście sobie zmienimy. Damy sobie 25. Oj, tam coś palić trzeba. Nie wiem, moi drodzy, jak to się powtórzy jeszcze ze 2-3 razy. Nie wiem, czy sobie nie odpuścimy, bo szkoda chyba waszego czasu. Ale jestem ciekawy, czy po zmianie na przykład bitrate'a to pomoże. Najlepsze jest to, że jak testowałem to, nie streamowałem oczywiście, nie szło to na YouTube ani na Twitcha. Robiłem to z takimi samymi ustawieniami, ale nagrywałem na dysk. To było bez żadnych problemów, działało i nic się nie wieszało. No ale cóż. Zawsze coś musi być.
Tak, stream jest na tym kompie, co był z filmu Test Ryzena. On zostaje u mnie, będzie jako główny komputer, tylko zaczynam się bać, bo jak będzie tak wywalał na przykład w trakcie transmisji konkursu mój setup albo czegoś innego, to nie wiem, chyba się na razie wstrzymam i będę live'y robił na jeszcze tamtym Black Sea, a ten będę używał do pracy po prostu, do renderów, do robienia filmów, a nie do streamowania, bo słabo, słabo. Ścina grę? To zrobimy jeszcze inny numer, poczekajcie. Zgubione klatki 0 mam pokazane, ale... Zróbmy inaczej w takim razie. Wyjście, ile tu ustawić, jak myślicie? Dawajcie. Nie wiem, zrobimy 19. Zobaczymy, jaka będzie jakość tego 19. No to dziwne, kurczę, ale to pewnie przez... nie wiem co, chyba bardziej przez internet. Chociaż... 4... Bo jak nagrywałem te testy, jak robiłem to, to bez żadnego problemu ani żadnych ścinek nagrywał. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie mam, od razu mówię, jakiejś tam wielkiej wprawy, bo nie jestem gamerem, nie streamuję gier. Zobaczymy teraz, jak będzie chodzić. Noc się zbliża, skoczmy do... A czemu mnie wywaliło? Czemu ja tu nie mam żadnych lokacji? Halo? Co ja w ogóle wczytałem? Dobra, niech będzie to... Nie, YouTube obsługuje więcej. Można ustawić nawet 30 tysięcy, jeżeli ustawisz sobie, że to będzie transmisja 4K. Teraz tego nie mogę zmienić, bo już jest puszczony live. Zobaczymy. Wiedźminie już pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz ustawienia. Nie to. Wiedźmin jest tak. Postprocesy. Wysokie, grafika, Uber, bez Nvidia Hairworksów. Gdzie mam save swoje w ogóle? O co to w ogóle chodzi? A coś czuję, że dzisiaj będzie taki bardzo techniczny ten odcinek. Ale ja jestem partnerem, Mariusz. Ja jestem partnerem, mam status partnerstwa zweryfikowanego, więc mogę i mam taką opcję i mogę w tylu ustawić stream. Wybrałem taką, bo jak mówiłem na początku, Battlefield 1 wywalał się z wyjątkiem krytycznym, a The Division wywalał się z komunikatem o uszkodzeniu jakiegoś pliku w trakcie włączonego OBS-a. Przy wyłączonym OBS-ie było dobrze w jednej i w drugiej grze. Natomiast wystarczyło, że uruchomiłem OBS-a i od razu jakieś dziwne błędy wywalało i był problem. Dlatego to była jedyna gra, która wchodziła w offline, w testach, która się, no teraz już mam, która się wywalała, gdzie ja chcę iść. Co się w ogóle dzieje z tymi lokacjami? Jest tutaj. Tutaj idziemy. Trudno, przebiegniemy się. Ciekawe, czy się wywali, ale pojedziemy na koniu. Gdzie jest ta nasza szkapa? Czemu go tak zawsze daleko wywala? Jedziemy.
Cześć pancerz. Psujemy twardo dzisiaj. Już 3 razy się wywaliło. Nie włączę na razie żadnej innej gry, przykro mi bardzo, bo jak włączę inną, od razu się wywali wszystko. I zerwie live'a. Więc... No, dzisiaj zrobimy taki szybki teścik, nie będzie to długo trwało. Także nie bójcie się, nie będziecie patrzeć, jak jadę przez pół mapy na koniu. Cokolwiek by to nie znaczyło. Teraz się ściemni, to dobrze. Jeszcze jakby zaczął padać też, to by było już w ogóle super. Killer, ja jestem w OBS Studio. Ja zawsze robię w OBS Studio, nie robię w zwykłym OBS-ie. Mówię potocznie OBS, ale ja używam OBS Studio. W tym momencie mam wersję 18.01, czyli chyba najnowszą, jaką mogłem pobrać. Która była do pobrania. Także ja mam OBS Studio. Nie, chłodzenie jest stokowe, powiem wam. Do 3.8 i wyżej, troszeczkę wyżej, przy normalnej pracy, renderze, gra ogarnia to stokowe chłodzenie. Natomiast jak ogarnie wyżej, to zobaczycie w filmie, w teście. Haha, cetylen. O ty, zboczuchu, normalnie. Ale patrzcie, zmieszyłem bitrate trochę, a nie, bo wyłączyłem, ktoś mi tu podpowiedział, dobrze, żebym wyłączył bez ramek, tak? Tu był pełny ekran. Nie, właśnie, nie zwróciłem na to uwagi. Dobrze, żeście mi powiedzieli, dzięki wam serdecznie, moi drodzy widzowie. Pola zbóż. Piękna nazwa. Tutaj trzeba się dostać. Tak, będę skakał dzisiaj po mapie, jakby ktoś pytał. Za chwileczkę jeszcze do miasta wrócił. A co? Boli mnie to niestety, że kurde, te inne gry mi się wywalały i nie mogłem wam pokazać czegoś, co chciałem innego wam pokazać. Andromedy na przykład. Matys, ja ci powiem tak. Ja mam go na płycie Gigabajta. Cóż ci będę więcej mówić. Nie jest to zła płyta, aczkolwiek aktualizacja BIOS-u ostatnia była z 14 marca i wiele poprawek nie wniosła, oprócz tego, że dostępni w końcu XSplita na rok za darmo, bo jakąś tam mowę mają z XSplitem. Niby poprawili kompatybilność pamięci, ale de facto nie poprawili tej kompatybilności pamięci i dwie sztuki Kingstonów, Savage'ów, które mam. Nie Savage'ów, przepraszam, Hyper'ów. Niestety nie działają. W ogóle nie widzi. Że jest problem z doborem pamięci do tego. Nie chcę kupować specjalnie, bo mam fajne elitki, które aktualnie muszę wykorzystać niestety gdzie indziej. Zacząłby padać jakiś deszcz albo coś. Ale jak co nie renderuje, Matis? I co byś zostawił? Bo sorry, jestem wyrwany z kontekstu. No nie ma, bo... Czy pewnie czytaliście różne info na różnych portalach. Szału nie będzie z nimi, no moi drodzy, raczej. Aczkolwiek może coś tam wniosą. Zobaczymy, no nie będę mówił, wyjdą to zobaczymy. W kwietniu premiera, w sumie chyba podwójna z tego co wam mówiłem, refów i nie refów, zobaczymy. Zobaczymy jak Ryzen 5.
Widzieliście już testy Ryzena 5 w internecie? Linus Tech Tips robił. I ktoś tam jeszcze robił. Także już można te testy wyczaić. Zależy, która piątka. No, niektóre wypadają gorzej, niektóre lepiej, zależy też od gry. Czekaj, bo gdzieś miałem iść, ale tak łażę bez celu. To też nie jest chyba ten... Dobra, tu sobie pójdziemy. Tu są. Pójdziemy do... Ej, wróć. Co lepsze, Ryzen 1700, 1700X czy Intel 7700K? Do streamowania i nagrywania. Nie wiem, co ci powiem. Widzisz, że jakieś obciążenie procesora 69%, 67%. W mieście było 100%. Nie wiem, mam mieszane odczucia co do... Znaczy inaczej. Ja sobie muszę to później przeglądać, zobaczyć, w jakiej to było jakości, bo ja mam ustawiony podgląd na niższej jakości, żeby mi netu nie ssało za bardzo, więc nie widzę, jak to naprawdę jest. Widzę same piksele. Mam ustawiony po to, żeby widzieć, czy działa w ogóle, czy nie działa. Teraz nie mogę zmienić żadnych ustawień na YouTube, bo wyłączę, wywali. Tak jak mówię, to jest test. Zanotuję sobie wszelkie wasze uwagi i wszelkie moje spostrzeżenia i sobie później spróbuję jakiegoś prywatnego zrobić streama. I wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ile to jest FPS-ów? 55 FPS-ów. Ale tu jest noc. Mogłoby zacząć padać. Ale nie chcę. Ho, ho, ho. Zapraszam. 94%, 93% obciążenia. 90%. Nie wiem, trzeba by sprawdzić pewnie wiele różnych gier, zanim będzie można wydać werdykt. Ale myślę, że jest to jeden z lepszych procesorów do streamu. Przynajmniej mam takie odczucie, że będzie to faktycznie dobra rzecz dla streamerów. Bo przy takich ustawieniach mój 3930K podkręcony do 4.7 nie ma szansy, żeby to ogarnął. Nie ma takiej fizyki po prostu. On się już przy niższych ustawieniach bitrate'owych ścinał strasznie. Nie mówiąc o tym, że z nimi nie wiem czemu, ale ten RX480 bardzo słabo chodził. Tak głupie uczucie, jak siebie nie słyszę w słuchawkach. Jak wyglądają ceny 1080? Nie, 1800, tak? Powiem wam tak, ja bym... Jakbym miał od zera kupować takiego Ryzena, to wybrałbym jeszcze raz 1700. Kręci się fajnie, kosztuje najtaniej z tych wszystkich siódemek, a po podkręceniu naprawdę... Nie ma się co do wydajności przyczepić, przynajmniej w takich, przynajmniej jeżeli chodzi o pracę. Bo o gry jest lepiej, ale oczywiście i tak nie ma nadal porównania do 7700K od Intela. Oczywiście też zależy, jaka karta graficzna i tak dalej, bla 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 bla. Odstaje trochę, może nie jest to jakaś duża różnica w grach między 7700 a Ryzenem. Grać się da, jeżeli ktoś nie potrzebuje, nie wiem, 1 200 000 FPS-ów, to spokojnie. Ależ tu jest ładnie, moi drodzy, normalnie mógłbym tam mieszkać. Powiedzcie Karolowi, w jakiej rozdzielczości gram. Gram Full HD na ustawieniach Uber i ustawieniach wysokich postów.
bez Hairworksa na RX-ie 484 GB. Powiem wam, że tyle FPS-ów nie widziałem na moim 3930K po potencjale, tak jak mówiłem, na tej karcie mieście. Były powyżej 30, ale nie widziałem tam, nie pamiętam, żebym widział tam 50. Obciążenie procka, ile mamy? 96. Birola zrobimy takiego. O, ręka mi drży. Nie będzie płynne. Zawsze drży ręka. Co AMD karta graficzna 2000 zł? Wstrzymaj się jeszcze z zakupem na razie jakiekolwiek karty AMD, dopóki nie pokażą 580, 590, 570. Nie będzie można tego przetestować. One będą zbudowane na tych samych chipach, co są teraz RX-y 480, 470. Zrobione będą miały podniesione taktowania procesora graficznego, będą miały podniesione taktowania pamięci. Natomiast, żeby faktycznie coś kupić świeżego, mocnego od AMD-ka, to myślę, że trzeba poczekać na Wege. I to będzie... To może być coś, to może być coś. Natomiast, tak jak mówię, wyjdzie, przetestuje się, to się wtedy zobaczy. Hawk. Na czym ja gram? Na 484 GB. No, jak widzicie, tak wygląda streamowanie na Ryzenie, moi drodzy. Także więcej nie będę was męczył jakimiś... Bezot mi wyskoczył. Bezot mi wyskoczył i się musiałem go zresetować. Blue screena dostałem. Także według mnie jeszcze dosyć niestabilna platforma, chyba że ktoś znajdzie dobrą konfigurację sprzętową do Ryzena, bo jak na chwilę obecną widzicie sam fuck up. Sam fuck up, aczkolwiek sam procesor z siebie myślę, że daje radę. I że coś z tego będzie dla streamów, myślę, że będzie to fajne faktycznie rozwiązanie. Dobra, moi drodzy, cóż, pogadamy sobie chwilę. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie. Nie, no nie będę wam panią zasłaniał, bo jest fajna. Pani jest fajna. No, dobra. Żebyście się widzieli. Nie tak. Dobra. Nie tak. Nie, to chciałem. Nie chce mi się dodawać. No dobra, dodam. Moment. Momento, momento. Wpiszemy sobie tylko czat. I sobie zrobimy. Nie do wiary to jest. Teraz nowego nic nie widzę. Nie mam podglądu. Nie, coś jest nie tak. Nie, wrzucę czata. Coś się chrzani. Ja nie wiem, nie jest problemem też tego, że to połączyłem z RX-em, bo mam takie wrażenie. Mam efekty podobne jak w momencie, jak weszły RX-y. Testowałem RX-a i sterowniki były jeszcze niedopracowane. I co chwila pojawiał się czarny ekran, albo kursor się zmieniał na jakieś krzaczki czarne i w ogóle jakieś tego typu shit. Więc nie będziemy tego ruszać. Zostawiam jak jest. Na razie coś się w ogóle widzę, wszystko poprzesuwało. Coś tam jest jeszcze. Dobra. Nie ruszamy tego. Chwilę sobie pogadamy. No. Chwilę sobie pogadamy i czekajcie. Może tak się da? Nie. Tak nie będzie działać. Mógłbym wygrać fotel. Jak ci komisja wybierze, to może wygrasz fotel. Nie wiem. Pancerz, ale to się powtarzasz, chłopie, bo to już widziałem, tylko nie zdążyłem zareagować. Czy myślisz, czy Ryzeny piątki będą lepsze od i piątek? Powiem ci tak,
Według mnie, aha, bo znowu se gadam, ale swój mikrofon mam przy uchu. Według mnie mogą być lepsze, ale to też będzie zależało od konkretnej gry. Nie sądzę, żeby... Znaczy mam nadzieję, że to faktycznie będzie lepsze we wszystkich grach, natomiast myślę, że to bardziej będzie zależało od konkretnej gry i optymalizacji pod Ryzena, pod AMD w ogóle gier. Już nie chodzi o samą obsługę tam tych 6 rdzeni, ale generalnie o optymalizację pod Ryzeny. Jak widzą dzisiaj obudowy od Genesisa? Powiem Ci tak, dostałem jedną do testów od Genesisa, bo też się Wam pochwalę, że rozpocząłem współpracę i z Genesisem, no i z Genesisem rozpocząłem współpracę, więc na razie nie wiem, bo stoi jeszcze w pudle, nie miałem czasu się jej przyjrzeć, ale będzie test z tą obudową na moim kanale. Będzie chyba 550 plus dostałem do testów. Która karta lepsza? RX 484 GB czy 478 GB? Teraz chyba jakaś promocja w ogóle była na 480, coś tam dodawali, obniżyli ceny i tak dalej. Przed wejściem tych nowych kart AMD chyba sobie robi troszeczkę miejsca, żeby wyprzedać 480. Powiem Ci tak, ja bym brał 478 GB i ją podkręcił. Po podkręceniu praktycznie uzyskujesz te same parametry wydajnościowe co RX 480 w stoku. Więc myślę, że spokojnie. Taka właśnie. Slavo 3D, powiem Ci szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale jak poczekacie chwilę, to mogę resetnąć znowu cały system, pójść do BIOS-u, ustawić go na stoka i zobaczymy, czy będzie wywalał, ale to musicie mi wyraźnie napisać, że chcecie poczekać 2 minuty, aż wrócę znowu z live'em. Chociaż w sumie możemy to zrobić, bo z ciekawości nie wiem, bo nie sprawdzałem. Puściłem go od razu na podkręconym. Gajeno, powiem Ci, że AMD się do mnie po filmie z recenzją Ryzena AMD Polska odezwało się do mnie, z czego jestem zadowolony oczywiście, bo kiedyś się próbowałem do nich dobić, to moje maile pozostawały bez odpowiedzi, natomiast odezwali się sami i zaoferowali jakąś tam pomoc, więc myślę, że coś tam mogę z chłopakami pogadać też. Nie, mikrofon od kamerki mam wyłączony, nie wiem czemu jest pogłos. Mikrofon od kamery jest wyłączony, mam tylko ten podpięty mikrofon i tylko przez niego gadam, przynajmniej taką mam nadzieję. Yetiego mam nie podpiętego do tego komputera jeszcze, dlatego mam to, co na głowie z tym czymś tutaj wystającym, jak widać. No. Co chcecie? Chcecie? Dobra, to zróbmy tak. Ja robię szybkiego reseta, ustawię stokowe i zobaczymy faktycznie, bo sam jestem ciekaw. Z ręką na sercu nie testowałem, więc zobaczymy. Uwaga, nawet nie robię tego. Nawet nie wyłączam streama, tylko zrobię mu hard reseta. Uwaga, będę resetował Ryzena na żywo. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, jestem już. Ryzen jest na stoku. Możemy spróbować odpalić inny później, zobaczymy. Wróćmy do tego nieszczęsnego wieśka na chwilę. Ale tylko na chwilę. Żeby zobaczyć, czy będzie ok, czy dalej będzie walił błędami. Czekajcie, ja się muszę jeszcze, uruchomię Wam jeszcze podgląd. Co to się podziało, że się tak skurczyło? Już Ryzen jest obciążony troszeczkę. Zobaczymy.
Cześć Bleku, co tam słychać w wielkim świecie? Jak pogoda w Anglii? Taka sama jak w Krakowie, czyli leje non-stop i zimno? Cześć Kamyk. Dobra, ostatnia próba od W3. A potem zobaczymy, czy na stoku pójdą inne gierki. Jak to pójdzie. Tak, to by ci zaproponował, żebyś... Co to się stało? Już żebym się wystraszył. Boże, jakiś ekran mi miga. Poszło? No oczywiście poszło. Coś tam poszło. Bo widzisz, Bleku, jakby było ładnie u nas, to bym ci zaproponował, żebyś zaglądnął na ten, na symboliczny kieliszek białego wina z polskich ziemniaków. Ale że u ciebie też brzydko i u mnie brzydko. Jakub Sopel. Zależy które. Co tydzień jest konkurs Mój Setup w sobotę o godzinie 20. Bez wywalania, bez Ryzena na poczciwym Intelu. Nie, żartuję. Natomiast no dzisiaj zrobiłem taki testowy, bo tak jak mówię, sam nie streamowałem jeszcze na Ryzenie i chciałem sprawdzić na live, jak to będzie, więc byłem przygotowany, że będą fuck-upy, aczkolwiek nie sądziłem, że będę musiał dwa razy ponawiać streama, bo mnie aż tak wywali. No ale od tego jest test, tak? Odcinek testowy. Zobaczymy, jak to będzie dalej banglać. Bleku, musimy się właśnie umówić na jakiegoś tego live'a, chłopie. Musimy. Nie wiem kiedy, ale musimy po prostu. Bo mieliśmy zrobić już dawno i jakoś tak czasu brakowało. A, czekajcie, Frapsa jeszcze włączę. Jezus, nie lubię. Już wiem, dlaczego miałem bez ramek, bo mnie wywalało wtedy do pulpitu, jak przełączałem się pomiędzy aplikacjami. Dobra, jak myślicie, wywali się czy nie? W ogóle to mi powiedzcie, jaka jest jakość tego streama, bo jak Ryzen teraz chodzi na stokowych ustawieniach, no to jestem ciekaw, jak teraz jest. 19 tysięcy jest bitrate'u chyba ustawione, z tego co pamiętam. Grafikę jeszcze sprawdzimy, żeby nie było. Nie, rozgrywka. Posty wysokie, grafika Uber. Nieograniczona, wyłączone. Bleku, jak nie idziesz jeszcze później spać, to tyrpię do ciebie na Skype, bo mam jedno pytanie do ciebie. Spokojnie, pytajcie, pytajcie. Luźny odcinek testowy. Także na żywo coś mi tu przycina. Patrzcie na FPS-y. Już nie ma 50, tak jak było wcześniej. Już nawet 30 widać. Jest różnica. A procesor na ile chodzi? Na 100? Na 100%. Więcej LEDów. Tnie. No widzę, że tnie. Nawet w podglądzie widzę, że tnie. Czekajcie, zrobimy jeszcze inny numer. Żeby nie było. Zobaczymy, kiedy wywali. Gdzie jest ten cholerny rynek? Tu był. Jeśli masz,
Po co znowu nas to obciążony? Blacku, jak nie wiem, czułeś wcześniej, jak był podkręcony, to jakoś to działało, ale jak zszedłem do stokowych, ponieważ mi dwa razy wywaliło z gry, grę mi wywaliło dwa razy i raz dostałem besoda. Jak zszedłem do stokowych, to widzisz, jak to działa. Działa tak se, aczkolwiek. No. Cóż wam będę mówił? Sami widzicie obciążenie rdzeni i wątków, tak? 99%, 100%, tak to hula. Karta RX 484 GB, kolejnego streama testowego, może jakoś bez zapowiedzi już, bo nie będę zapowiadał, bez sensu, zrobimy na GTX-ie. To tak z ciekawości zobaczyć, bo to akurat nie pomoże bardzo w streamie, bo jest obrabia to procesor, a nie karta graficzna. No. Tak, przez ciekawość, bo sam chciałem sprawdzić, jak to będzie chodziło z RX-em. To chodzi na RX-ie 488 GB. Tfu, 4, przepraszam, bo zapomniałem, że nie mam wyciszenia. Na 4 GB RX-ie 480. Stąd też mogą tam być różne jakieś gorsze osiągi, oczywiście. Wiedziałem o tym, że tak też może być, ale tak jak mówię, po to jest test, żeby sprawdzić, na czym to chodzi. Kolejny raz rzucimy jakiegoś mocnego GTX-a i zobaczymy, jak wtedy będzie. Aczkolwiek jak na RX-a 480 z 4 GB przy Wiedźminie, to myślę, że tragedii nie ma jeszcze a propos tego, że jest stream puszczony równocześnie. Tak, tak, słabo sobie radzi, ale właśnie chciałem sprawdzić, jak to będzie właśnie w przypadku... Nie sztuka założyć 1080 i o, jak zajebiście, nie? Ale nie każdy ma 1080, umówmy się, nie każdy ma kasę na 1080. A dużo z nas ma RX 480, GTX 1060, karty średniego segmentu, tak? Więc z ciekawości chciałem właśnie zobaczyć, jak to będzie działało na karcie z segmentu średniego. Ja tu chcę się wybudować. Kto mi tu chałupę postawi? Co wy tam piszecie? Blacku, wszyscy mamy zawsze kupę roboty. Odpicuj sobie peceta. Miałem dzisiaj to nagrywać. Jak zdążę, bo jest 10 już. Jak zdążę, to jeszcze nagram dzisiaj. Ale nie wrzucę, tylko nagram. Hellcat mi w Battlefield 1 w ogóle wywala z jakimś wyjątkiem krytycznym. W ogóle gram 5-6 minut i nagle jest... I nie ma Battlefielda 1. Dawajcie kilka pytań, zobaczymy, czy się, jak postoimy sobie tutaj, postoimy sobie chwileczkę i ja popatrzę na czata, co wy tam piszecie do mnie. Lemon, ale ten, bo nie wiem za bardzo, Ryzen, ale chcesz kupić, czy pytasz, czy to dobra konfiguracja, czy masz 1700X Gaming X... 1060, poczekać na nowe Radeony, czy zmienić na Intela. Ja ci powiem tak, do gier to ja bym tutaj został przy mocnym Nvidia, przynajmniej na razie, a później jak wejdzie Vega, to się wtedy zastanowił. Tak bym ja zrobił. Natomiast ile 56% obciążenia jest teraz 54%? Nie wiem, moi drodzy, nie wiem, nie wiem. Nie jest źle, myślę, z tym Ryzenem. Myślę, że całkiem jest ok. Wymaga to na pewno doszlifowania BIOS-ów, doszlifowania sterowników pod tego Ryzena, pod OBS-a też, może OBS też ma problem z obsługą takiego procesora, też nie wiem, tak? Bo OBS, ostatnia wersja OBS-a jest sprzed jeszcze ukazania się Ryzena, więc tu też może leżeć jakiś problem w OBS-ie sam. Zresztą widzieliście, pokazywałem wam stream przed, a mi się freeze zrobił w OBS-ie, tylko paski od dźwięku, od poziomu dźwięku. Za głośno chyba gadam. Od poziomu dźwięku ruszały, nic więcej, także... Sami widzicie, jak to wygląda. Według mnie trzeba troszeczkę jeszcze poczekać, żeby to wszystko się dopracowało. Weszły nowe BIOSy z większą obsługą, z obsługą większej ilości pamięci, żeby to miało ręce i nogi.
Bo na razie platforma jest fajna, ma duży potencjał według mnie, natomiast wymaga jeszcze troszeczkę czasu, żeby to naprawdę zaczęło fajnie działać. Zresztą podobnie było w przypadku Skylake'ów, jak wchodziły, też różne błędy na początku się pojawiały związane z obsługą tych procesorów różnych i w Windowsie, i w niektórych programach i grach. Także poczekajmy chwilę, dajmy sobie czas Ryzenowi, bo naprawdę według mnie jest to całkiem sensowna platforma i jeżeli tylko uporają się z tymi problemami, myślę, że powinno być wszystko miodzio, lodzie miodzio. Brać GTX 1080 czy czekać na Vega? Matis, powiem Ci, nie wiem, jaką wydajność będzie prezentowała Vega. Oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że będzie to top topów, tak? Czyli będzie również mógł tutaj AMD powalczyć w segmencie wydajnych, bardzo wydajnych kart graficznych. Vega dopiero o wakacje chyba, z tego co kojarzę. Nie wiem. Teraz ceny tych 1080, co Wam zresztą ostatnio mówiłem, pospadały, więc... Na razie jest dobrze. Tutaj moi drodzy, nie wywaliło jeszcze gry, aczkolwiek pewnie zaraz się to stanie. Mam nadzieję, że nie. Jak tak powiem, to zawsze coś się później dzieje. Ale zobaczymy. Może faktycznie wina podkręcania. I to nie złego podkręcania. Tylko BIOSu. BIOSu płyty głównej. Stabilności platformy. Stabilności płyty głównej. O, może w ten sposób. Wybrałem Gigabyte'a Aurusa z tego powodu, że mogłem go mieć najwcześniej przed płytami Crosshair'a od Asusa. Dlatego wybrałem Gigabyte'a, żeby móc jak najszybciej zbudować ten zestaw. Wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że chłopcy szybko wypuszczą jakieś nowe BIOSy, nowe poprawki do tego. Bo na razie to jest tak sobie ze stabilnością tej platformy. Na szczęście już po podkręceniu nawet mam, było to tak ustabilizowane u mnie, że bez problemu i renderuje, i pracuje, i w normalnej pracy nie ma absolutnie żadnych problemów. No natomiast w grach, jak widać, przy streamowaniu, po przy normalnym graniu też grałem bez streamu i też było ok. Przy streamie coś nie tak, może to jest z OBS-em faktycznie? Nie wiem, możliwości jest multum. Ja używam Studio, najnowszą wersję 18.01. Z głosem może być coś nie tak, bo używam wyjątkowo mikrofonu w słuchawkach i on się może dziwnie zachowywać, a sam nie mam odsłuchu w tych słuchawkach tego mikrofonu. Jak włączę odsłuch, to Wy będziecie mnie słyszeli z echem. Także przepraszałem za audio w tym odcinku na samym początku i no niestety tak to będzie. OBS Studio. Dobra, tu coś działa. Sprawdźmy teraz, tak z ciekawości, wyjdę z tego i sprawdźmy teraz, czy będzie działać, co mi tu nie działało. Pójdźmy sobie do Battlefielda 1. Zagramy w 1, zobaczymy, czy nie będzie wywalać przy stokowych ustawieniach Ryzena. A sprawdźmy, bo tego nie testowałem. Tak jak mówię, wszystko odkąd sprawdzałem, to szło na tym, na podkręconym. Cześć Kamyk, trzymaj się. Dzięki, żeś zaglądnął. A słuchajcie, też właśnie słyszałem, że Mariusz, że mają problem ze stabilnością te płyty Asusa 1. Czy jedziemy i odpalamy Crysisa? To nie, Crysis zarżnie wszystko. Odpalimy sobie. No ile odpalimy, bo mi coś znikło. Nie, jeszcze jestem. Żyję, poczekajcie. Nie będę wchodził na tego, na pewno na żadne serwery. Wejdziemy do kampanii, tam gdzie testuję karty graficzne, i bo tam nie wywalało. Tam nie wywalało, więc... Dawid, czasem się da. Są takie programy, które męczą,
czemu ja mam w ogóle to jakieś okno? Poczekajcie, muszę to zmienić konfigurację w ogóle. Są takie programy, które męczą monitor przez ileś tam godzin, ustawiasz sobie takie miganie w tym miejscu i czasami to pomaga. Nie zawsze, czasami to pomaga. Jest jeszcze jedna hardkorowa metoda. Bierzesz mokrą szmatkę, znaczy szmatkę namaczasz, taką miękką, bawełnianą namaczasz, ale to jest już hardkor. Nie biorę żadnej odpowiedzialności, bo czasem może być gorzej, za nas lepiej. Namaczasz w letniej wodzie i dociskasz mocno miejsce w monitor w tym miejscu, gdzie jestem uszkodzony piksel. I czasami to pomaga, a czasami jest gorzej. Więc to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Raz to robiłem i mi pomogło. Natomiast to jest już hardcore. Nie to chciałem. Bez ramki. Nie ten monitor. Ten monitor. Ustawienia to tak, żebyście pewnie będą pytania. Ultra. Wszystko jest ultra. Pójdziemy do miejsca, gdzie testuję zawsze karty graficzne. I do miejsca, gdzie mnie wczoraj też wywalało. Nauczył mnie walczyć o przetrwanie. Komu ściąga patcha? Tobie, Blacku? A to zawsze tak jest. Zawsze jak siadam do testów karty graficznej, zawsze jak uruchamiam Origina, zawsze coś się musi ściągnąć. Albo kiedyś zostałem, była chyba trzecia już w nocy i ostatni test, który miałem zrobić, było na The Division. I 6 GB, nie, 5, przepraszam, 5 GB do pobrania. I co miałem zrobić? Czekałem, tak, bo chciałem skończyć test. Nieczytelna jest? Poczekajcie, powiększę wam. Będzie znowu ciach. Nieczytelna. Już powiększymy. Będzie czytelna. Będzie mało z gry, ale gra jest mniej ważna teraz niż ustawienia. Proszę bardzo, żebyście nie mówili, że jest nieczytelna. Lepiej widać teraz? Gry nie będzie widać, ale to nie o grę chodzi teraz. Postaraj się, żebyśmy wyszli z tego cało. W razie czego jesteśmy tuż za tobą. Dajcie znać, czy jest lepiej, czy nie. RX 484 GB. Od Sapphire'a. Nitro, OC, coś tam, bla, bla, bla. I miałem rzucić granata. Granata miałem rzucić. Za mnie taki gracz, że wiecie. To się proszę nie nabija z mojego stylu gry. Wiem, że znikną, ale chciałem też, żebyście widzieli te rzeczy po lewej. Ale proszę bardzo. Klient naś pan. Jak sobie życzycie, nie chcecie widzieć tamtych rzeczy, to powiedzcie, czy teraz jest ok. O, co żeś chciał. Edwards. Kierowco, czysta magia, trudno na... Jak mnie wkurza ten Origin. Zależy do, mają nas do jakiego procesora. Jak do słabszego, to zdecydowanie 660. Pod względem narzutu na procesor sterowników. Tak będę się powtarzał, ale tak niestety jest przy tych słabszych prockach, że to jest... Walka o każdy FPS.
To nie chodzi o cyfry, to chodzi o to, żebyście widzieli obciążenie, tak? Obciążenie rdzeni. Przynajmniej widać. Lepiej niż w cyferkach. Duma nie mam. Powiem wam, że Dum mnie jakoś nie kręci w ogóle. Ten klimat Duma. Stary Dum był ok, natomiast ten nowy klimat, nie wiem, jakoś chyba. Nie wiem, po prostu nie kręci mnie w ogóle Dum. Pójdzie. Że jesteś po naszej stronie, Edwards. Uważaj, my się tym zajmiemy. Jasne, że tak, Chewie. Jasne, że tak. Dobra, powiem wam tak. Tu mnie już parę razy by wcześniej wywaliło. Na podkręconym. Widocznie to jest wina tego. Także puśćmy jeszcze proforma. The Division. Bo jestem ciekaw, czy The Division wywali, czy nie. To będzie ostatni test, który dzisiaj zrobimy. Bo miało być do 10, jest po, a jeszcze muszę dzisiaj zrobić podpisy w CPC-ta, a przynajmniej odpowiedzieć części z was, bo naprawdę jest tego sporo. To nic nowego. Grzyluz. Także uruchamiamy The Division na szybko. I zobaczymy. Jaka karta? Za 1500 zł, jak dobrze poszukasz, kupisz GTX 1070, używka z gwarancją. Więc ja bym szukał coś w tej okolicy. The Division znowu jest taki numer w Windowsie 10, przynajmniej u mnie, że fraps mi nie ogarnia tej gry. I niestety, ale to mi nie działa. W ogóle miałem problem, żeby OBS-a ustawić. Zobaczymy, czy teraz będzie się dało w ogóle przestreamować, bo był czarny ekran w OBS-ie. Coś na razie jest, więc nie jest źle. The Division obciąża dosyć znacznie procesor. Więc może będzie to jakiś... Tamcio RX 484 GB. Przy 660 Ti Asusy ci polecam. Są naprawdę chłodne i ciche. Co za fajka? Kagertag 2. A dół to jest no, Spinner Vision 2800 czy 3000. No, i zniknęło mi. I zniknął mi OBS. Zniknął mi podgląd. On wrócił. Nie mogę. Musi być w tym oknie. Pełnego ekranu mi nie łapie. Myślałem, acetylen, myślałem. I mam dla ciebie rozwiązanie. Tylko muszę ci napisać dwa pytania. Musisz mi odpowiedzieć na dwa pytania. Dwa bardzo ważne pytania, acetylen.
Jakie na... Nie zaczytał jeszcze tekstur. No, wydaje mi się, że też by już mi wywaliło. O, coś żółtego wypadło miło. Nie wiem, jak to w ogóle działa na stronie. Dawid, wiesz co, powiem ci tak, a propos Mass Effecta. Czytałem wiele opinii o tym. Dużo krytyki na temat renderu twarzy, czy też pokazania animacji twarzy. Miałem wszystkie części Mass Effecta, przeszedłem jedynkę, dwójkę, trójkę nie zmęczyłem, ale to bardziej z braku czasu niż z, braku, niż z tego powodu, że mi się to nie podobało, bo podobało mi się. Natomiast myślę, że tak, ale powiem szczerze, na pewno nie za 185 zł. Jak gry kosztowały 100-120 zł, to była akceptowalna cena według mnie. Natomiast dawanie 180 zł za grę, no sorry, ale umówmy się, że to jest trochę dużo za jedną grę. Prędzej przymierzam się i to w końcu muszę zrobić, kupić GTA 5. Żeby mógł testować też sprzęt w GTA 5, ponieważ dużo z Was, bardzo dużo z Was gra w GTA 5 i chcę najpierw kupić właśnie GTA 5 niż kupić Andromedę. Andromedę może później, jak będzie jakaś okazja, przecena, promocja, cokolwiek. Na pewno nie na już. Oglądałem gameplaye i jakoś mam mieszane uczucia co do Andromedy. Nie ma Sheparda, nie jest już to samo, może dlatego. Widać, że działa, czyli problem leżał nie w samym podkręceniu Ryzena, tylko w stabilności platformy według mnie. Tu był problem z wywalaniem się tego, więc... Ryzen wymaga czasu na dopracowanie tego wszystkiego, BIOS-ów i tak dalej. Ciała, nie będziemy się dłużej męczyć w grach. Skoro działa... Niestety nie pokażę wam z Frapsa, jak mówiłem, ponieważ Fraps nie działa z The Division Windows 10, a MSI Afterburner też że dziwne HC robił. A że to jest test, więc cóż, zdemolujmy samochód i wyłączamy. A co ja dostałem w ogóle? Jeszcze muszę zobaczyć. Nic tak ciekawego. Dobra, koniec testu. Czy udany? Nie wiem, średnio myślę. Szkoda, że po podkręceniu nie działał stabilnie.
ale mam nadzieję, że w końcu po tych poprawkach będzie działać. Dobra. Moi drodzy, dzięki serdeczne za udział w tym troszeczkę ekstremalnym teście, przy którym musiałem dwa razy włączać Wiedźmina Trójkę, bo mi wywalało i dwa razy resetować, znaczy raz mi się sam zdecydował po niebiesku, po bluescreenie i raz resetowałem, żeby zmienić ustawienia Ryzena do stackowych. No cóż, sami widzicie, jak to działa na chwilę obecną na platformie Ryzena. Powiem wam tak, wydaje mi się, że jest to rozwojowa platforma, natomiast naprawdę wymaga troszeczkę jeszcze czasu, żeby to wszystko uporządkować i poukładać. Myślę, że te wyniki byłyby troszeczkę lepsze przy zastosowaniu karty od zielonych. To też sprawdzimy, ale to przy jakimś niezapowiedzianym już live'ie. Nie będę tutaj robił jakichś specjalnych testów, dawał zapowiedzi, tylko któregoś wieczoru siądę, włożę GTX-a i dla samej ciekawości, jak to działa z GTX-em w streamie, oczywiście sprawdzimy. Sprawdzę. Jak ktoś będzie wtedy online, to zapraszam oczywiście na live'a. Dobra. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Jest już późno, a siadam do odpisu PC-ta. Dzięki wam serdecznie za to, że przybyliście i czekaliście i wytrzymaliście wszystkie resety, besody i inne zwiechy Ryzena. No, sami widzicie, jak to generalnie działa. Cały czas ten wykres obciążenia wszystkich wątków, obciążenia procesora widzicie i widzieliście, jak to działało. No. No i tyle, moi drodzy. Widzimy się w sobotę na live'ie. Zgodnie z waszą wolą będzie finał, mój setup. Jak widać, YouTube działa, ale finał będzie, żeby już nie zmieniać, na Twitchu. A potem chyba wrócimy do YouTube'a, bo to chyba lepiej tutaj działa w każdym razie. No i można użyć, jak się nazywa? To się nazywa Super Chat, tak? Super Chata można użyć. No, wtedy będę wiedział, kto mnie o coś pyta, jak użyję Super Chata. Nie no, żartuję oczywiście. Dobra, dzięki moi drodzy kochani i do zobaczenia w sobotę na live o godzinie 20 na Twitchu. Będą zapowiedzi jutro, jest piątek już, Boże, jeszcze nie zrobiłem zapowiedzi. Jutro zrobię zapowiedzi, wrzucę to na kanał na YouTube, na YouTube'a nie wrzucę, bo to będzie na Twitchu. Będzie na Facebooku taka informacja o tym z linkiem. No. Acetylem nie, wyślę ci pytanie mailem, ty się zastanowisz i mi odpowiesz. Dobra, moi drodzy, dzięki serdeczne, trzymajcie się. I do zobaczenia na live'ie niedługo. Cześć, hej!